próbujemy. Zaczęliśmy na nowym gruncie, ponieważ w starym nie było jak możliwości rozwijania się, nie było możliwości korzystania z toru. Rozpoczęliśmy tutaj rozmowy z wójtami, z działaczami, z radnymi w gminie Rędziny. Tutaj jest wola, aby tutaj działać z nowym stowarzyszeniem. W tej chwili zarekrutowaliśmy 5 zawodników, z czego jeden przymierza się w tym roku do licencji. No i rozpoczynamy starty w nowym stowarzyszeniu, jakby tutaj w ramach działania, w ramach gminy Rędziny. No, zainteresowanie dzieciaków jest ogromne, natomiast jeżeli chodzi o ten moment, zorganizowaliśmy im takie ogólne przygotowanie, ponieważ jeszcze nie mamy toru i jeździmy sobie po prostu no, w miarę możliwości gdzieś tam korzystania z miejsc torowych, czy też po prostu jeździmy w terenie. Natomiast jeżeli chodzi o te przygotowania takie w ogóle dotyczące przygotowania fizycznego, no to mamy tutaj umowę z Markiem Wilkiem, który jest trenerem przygotowania indywidualnego. Mamy porozumienie ze szkołą językową, która dzieci podnosi umiejętności jakby władania językiem angielskim. No i takie podstawy fizyczne na razie im dajemy, ponieważ nie mamy możliwości korzystania obecnie z naszego obiektu torowego. Jakby czynimy wszystko, aby jak najszybciej można było po naszym torze jeździć. Jeżeli chodzi o rodziców, to w ogóle jest, bez nich ten sport w ogóle nie jest możliwy. No, wiadomo, że oni muszą jeździć, pomagać i finansowo, i sprzętowo. To w ogóle bez rodziców ten sport w ogóle nie funkcjonuje. To dzieci są małe i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o najmłodszych w tej chwili chłopców, to mamy ich 10-latków. Bez rodziców nie ma możliwości prowadzić tej działalności. Znaczy, no, najbliższe plany i marzenia no, to niestety będą ciągle wokół tego toru. No, jak będziemy mieli ten tor, zrobimy jakiś szerszy nabór, bo nie ukrywam, że zainteresowanie w ogóle w gminie jest i liczymy, że w ogóle jakby zainteresowanie tym sportem będzie większe niż było w mieście. Będziemy tutaj jakby promować tutaj i w gminie Rędziny i w okolicznych gminach, aby po prostu tych dzieci jak najwięcej jeździło, żebyśmy potem mogli robić po prostu selekcję, wybierać jak najlepszych, prawda? To już są ostatnie momenty dzisiejszych zawodów. Za parę minut rozpoczynamy wieńczącą cały ten dzień spędzony. Drodzy zawodnicy, umawiamy się za 10 minut tutaj.